Welon i Mucha. Zaprasza Gabriela Jelonek. Witajcie w programie Welon i Mucha, przy mikrofonie Gabi Jelonek. I dzisiaj porozmawiamy ponownie o muzyce na ślubach, ale bardziej skierujemy się w stronę wesel. I takie pytanie DJ czy zespół pewnie pojawia się młodym parom bardzo często w głowie, zanim wybiorą osobę, która zadba o tę przednią zabawę na ich weselu. Dlatego dzisiaj ze mną dwie osoby, które są reprezentantami trochę dwóch stron, ale myślę, że też mają ze sobą wiele wspólnego. Damian Muńko, czyli DJ z Muńko i Company. Cześć! Dzień dobry, cześć! I Szymon Płachciński, wokalista z zespołu Cuda Niewidy. Cześć wszystkim, hej! No to zacznę od tej pierwszej kwestii. Czym się kierować, jeżeli jesteśmy narzeczonymi parą młodą, decydując się, czy na wesele chcemy, czy powinniśmy wybrać DJ-a, czy zespół? To zależy od wieku gości. Ja może młodszych puszczę przodem. Szymon, co ty na to? Trudno mi powiedzieć, bo sam nigdy nie wybierałem, ale sam byłem wybierany. Natomiast wydaje mi się, że od upodobań tak naprawdę. Wielu osobom będzie na przykład przeszkadzać instrumenty perkusyjne, na przykład mogą przeszkadzać i tak dalej, kiedy na przykład mamy dużo, powiedzmy, starszych gości i tak dalej, a wielu osobom to może się podobać. Tak naprawdę my najbardziej znamy swoich gości, my wiemy, jakie są ich upodobania. Druga strona medalu jest taka, że to jest nasze wesele tak naprawdę i my chcemy mieć albo orkiestrę, albo my chcemy mieć DJ-a. Także to są dwie strony medalu, które warto wziąć pod uwagę. Kierować mamy się bardziej właśnie tym, co spodoba się gościom, czy tym, co spodoba się nam, co my lubimy? Wziąć pod uwagę to, co spodoba się gościom, ale jednak zawsze to zdanie końcowe powinno być nasze. Taka jest moja dewiza, no bo jednak to jest nasze wesele. I jak ja bym tak robił, to zawsze moje zdanie by było końcowe, ponieważ no, ja moje wesele mam tylko raz w życiu, a moi goście bywają na różnych weselach, także wiadomo, o co chodzi. Damian, dodałbyś coś do tego, bo pamiętam takie hasło, które gdzieś u ciebie się pojawiło, DJ mniej je, więc można sugerować się ceną. Można, aczkolwiek to się trochę zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat. Chyba Szymon przyznasz, że więcej teraz DJ-ów i wodzirejów ma po prostu, mówiąc kolokwialnie, wzięcie niż zespołów. Przyszła na to po prostu pewnego rodzaju moda, tak mi się wydaje. Poza tym zdecydowanie młodsze pokolenie zaczęło brać ślub. Jeżeli podpisuję umowy, to widzę, że są roczniki 92, 3, 4, 5, nawet 6. Gdzie jeszcze tak niedawno, wydawałoby się, podpisywałem roczniki moich roczników, blisko mnie gdzieś, 8-3, 4, 8-5. I wtedy, gdy tamte pary brały ślub, no to jeszcze jakby równowaga była między zespołami a DJ-em Wodzirejem, a później jakoś to przeszło. I teraz można się zastanawiać, czy zespół czegoś nie zrobił, jakby nie wytrzymali na rynku, czy ci DJ-e Wodzireje czymś prześcignęli. I tutaj bym się skłaniał jednak do tego, co mówi Szymon. Kwestia gustu. Po prostu, nie wiem, zespoły były zawsze, tak? A DJ, no ja pamiętam, ja zaczynałem w 2006 roku. No to wtedy było kilku, nie wiem, w moim regionie DJ-ów, ale jakoś o Wodzireja też było trudno i to dopiero gdzieś tam raczkowało. Byli pewnie jacyś prokursorzy, którzy robili to troszeczkę dłużej, natomiast nie było to takie modne, tak? To nie było odbierane na zasadzie, że to jest takie współczesne. Tak myślę, że to są po prostu, nie wiem, takie czasy nastały, albo no też jest kwestia chociażby sprzętu. Mniej jem, no to hasło towarzyszy mi dosyć długo, no bo Szymonie, ile na przykład was jest w zespole? Cztery osoby. Cztery osoby, to są cztery talerze. Ja zaczynałem, gdy byłem sam, no ale to też były inne czasy i zauważyłem taką jedną zasadniczą różnicę przy stole, tak? Chociaż teraz zawsze jestem z pomocnikiem, więc jest nas dwóch, no to niewielka oszczędność, dwa talerze, nie? I pewnie Szymon też w ogóle mało zje, no to w ogóle Szymona można byłoby nie liczyć. Także wtedy może do końca by się to nie sprawdzało.
ceną, no to tak samo, już jakby dobry wodzirej też już kosztuje, za niego też trzeba zapłacić. Jeżeli robi, mówiąc kolokwialnie, dobrą robotę, no to trzeba tam troszeczkę za to zapłacić, ale to nie tylko za jego pracę, ale przede wszystkim za sprzęt. Zauważyłem, może Szymon, ty masz inne obserwacje na przykład z rynku z twojego regionu, przez pewien czas widziałem, że zespoły na pewno zostały, ponieważ nie były to składy młode. Ty jesteś mega młody, dlatego w ogóle jak usłyszałem ile masz lat, to byłem zdziwiony, bo takich zespołów, które są tak młode składem, przynajmniej tutaj jest niewiele. 30-latek, a Damian jest z Zielonej Góry, bo tu nasi słuchacze nie będą się orientować pewnie, tak, a nadajemy nie tylko w Poznaniu. Dobrze, Gabi, że zauważyłaś. Dziękuję. Natomiast ci młodzi jeszcze wiedzieli, że to jednak nie tylko kolumny, nie tylko głośniki, ale przede wszystkim na przykład ładne światło. I te zespoły, w których chyba zauważyłem, że jest trochę młodych ludzi, no oni też to zauważyli, że trzeba mieć jakieś światełko. Niektórzy świecą na siebie, a jakby zespoły chyba nie brały tego pod uwagę. Nie? Poza tym zrobiła się moda, zauważcie, na różnego rodzaju gadżety, dodatki. Teraz to już nie jest tak, że weźmiesz, nie wiem, zapłacisz pani Basi i weźmiesz jeszcze ciocię Teresę, o, ta zrobi bigos, ta zrobi sałatkę i tu jakoś uklepiemy te schabowe. Do tego przyjdzie nam zespół, tarara i zrobimy. Nie, teraz to już musi być, wiesz, to już musi być ładna winietka, to już musi być super miejsce, to już są zapytania nawet nie o repertuar, jak państwo prowadzą, bo kiedyś to pewnie było, czy macie wolne, to chodźcie. Najprawdopodobniej tak to wyglądało. Słyszę, że wesela są w stylu, na przykład styl rustykalny, czy pan może się podpasować w styl rustykalny? Ja się zawsze chichram, że w zasadzie styl rustykalny wpasował się we mnie, bo rocznikowo jestem od was o wiele starszy. Natomiast dodatków pełno. Tu napis love, tutaj jakieś serduszko, tu ciężki dym, tu świecimy światłem. Tych drobiazgów po prostu jest pełno. Więc jakby wesela chyba weszły po prostu w inny wymiar trochę. Takie jest moje wrażenie. A wracając do tego pytania, czy to, w dalszym ciągu będę mówił, że to jest kwestia gustów. Wracając do tych regionów, o których mówiłeś, nie macie takiego wrażenia, my jesteśmy tutaj na zachodniej ścianie Polski, bo Poznań, Zielona Góra. Czy muzyka na żywo na weselach nie jest bardziej popularna na wschodzie Polski? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Trudno powiedzieć, może ja teraz się wypowiem, a jeszcze tylko chciałem sprostować jedną rzecz, że Damianie, to nie młodsi ludzie się żenią i wychodzą za mąż, tylko to my się robimy coraz starsi. Staro. Coś tam jest. Wypomnieć po prostu. Ale styl rustykalny bardzo, bardzo ładnie, rozumiem o co chodzi. Luszczem zamiast czerwony garnitur zakładać. No, wracając do pytania, wschód Polski jak najbardziej. Tam, powiem nawet szczerze, są zespoły, które mają branie kilka lat w przód i tak dalej, ale to też dlatego, że tam jest troszeczkę taki kult muzyki, jakby nie było disco polo, nie? Wiele zespołów takich mniejszych, nawet disco polowych, tam po prostu są lokalnymi gwiazdami, jakby nie było, i to są, że tak powiem, tematy, które są najbardziej, że tak powiem, rozchwytywane gdzieś tam na tych weselach i tak dalej. No, niemniej jednak troszeczkę się kłóci z tym, co ja bym miał na przykład do zaproponowania, bo moja wizja na granie zespołowe na weselach jest zupełnie inna. Także to też wypowiadając się na temat tego pytania, a wracając troszeczkę do tamtego, jeszcze chciałem nakreślić, że tak jak Damian powiedział, był taki długi czas, kiedy zespoły wiodły prym, jednak zespoły to w większości można było powiedzieć, że to był, nie wiem, dwóch gości, dwa keyboardy, nie? Dwa parapety i do tego dziewczyna, która śpiewa. No to był zespół. No i od razu można powiedzieć, że przez to chyba te zespoły odeszły do lamusa, no bo no powiedzmy sobie szczerze, no nie jest w moim przypadku, moim okiem patrząc, nie jest to dla mnie coś takiego atrakcyjnego zbytnio, co bym chciał mieć na weselu. Jest to, powiedzmy, pieśń przeszłości i jakbym miał mieć taki zespół, wolałbym mieć DJ-a. Ale gdyby... 90 już. Oczywiście, ale gdybym miał na przykład mieć zespół z krwi i kości, powiedzmy z gitarą, z saksofonem i tak dalej, nawet bez tego syntezatora marszczonego, jak to ktoś powiedział na temat akordeonu i tak dalej, no trąci to lamusem, powiem szczerze. I
właśnie ten rynek jest troszeczkę zepsuty przez te zespoły w cudzym słowie i tak dalej, które były, składały się właśnie z członków trzech i grania tam było niewiele, a większość było po prostu, wszystko leciało z dyskietki, nie? Przygrywanie do dyskietki, dobrze to Dokładnie. Tylko taką anegdotkę tylko jeszcze rzucę. A propos tego disco polowego, kiedyś prowadziłem Dni Miasta, w sensie grałem na takiej imprezie. No, mnóstwo ludzi, było ogromna scena i przede mną występował właśnie, do tego co wspomniałeś, Szuman, zespół Top One, prawda? Mhm. Czyli hej dziewczyno, spójrz na misia i tak dalej. Więc oni grali i właśnie tak jak mówisz, dyskietka po prostu i naśpiewywanie własnego wokalu, to jest w ogóle ekscytujące i bardzo interesujące. Ludzie jakby zauważyłem, że chyba nie zdawali sobie z tego sprawy, albo z drugiej strony było im wszystko jedno. Wchodzi zespół Top One, wchodzę ja, wnoszą mi ten stół z konsoletą, ja mówię, dobry wieczór, tutaj właśnie przed nami, przed chwileczką zespół Top One, ale spokojnie, będzie biały miś i powiem wam więcej, ja podobnie jak zespół Top One zagram w playbacku. No coś w tym jest, coś w tym jest. Ja mogłem tak sobie zrobić. Welon i Mucha. Wybierając DJ albo zespół, na co zwracać uwagę? Czy kierować się tym, co mają w swoim repertuarze dani muzycy czy dany DJ? No bo niektórzy specjalizują się w konkretnych miksach, jeśli chodzi o DJ-ów. Czy na przykład zwracać uwagę na te dodatkowe usługi, czyli czy są światła, czy jest ciężki dym, czy jest odpowiednie nagłośnienie, podwyższenie, czyli taka mini scena i tak dalej, i tak dalej. Czym się kierować? Jak zrobić tą pierwszą weryfikację? Wiadomo, najlepsze by było pójście na jakieś wesele i po prostu dobra zabawa na nim, czyli z własnego doświadczenia, no ale nie zawsze tak się da, no nie wszyscy są weteranami wesel, jak ja. Z perspektywy zespołu jest to łatwiejsze niż z perspektywy DJ-a, tak mi się wydaje, żeby wybrać, no ponieważ wiadomo, że zespół musi mieć swoje demo, musi mieć najczęściej demo nagrane na żywo, no bo demo studyjne, no to jest, powiedzmy sobie szczerze, w studiu można wiele rzeczy zrobić, a zespół musi przede wszystkim z perspektywy klienta, jakim są państwo młodzi, musi zabrzmieć dobrze na żywo, więc przy spojrzeniu na takie demo gdzieś tam na YouTubie, przesłuchanie i tak dalej, no to już jest pierwszy strzał, czy się podoba, czy nie, czy wokal pasuje, czy nie, czy instrumentarium pasuje, czy nie. I wtedy, jeżeli większość takich odpowiedzi jest na tak, no to śmiało można wybierać taki zespół. A DJ? Moim zdaniem, jeżeli chodzi o DJ-a, tutaj sprawa powinna bardziej iść w stronę sposobu prowadzenia. I teraz jeszcze musimy rozróżnić właśnie, bo mówi się DJ, a niekoniecznie jeden i drugi oznacza to samo. W sensie mają te same usługi, bo warto zapytać, czy ten DJ jest wodzirejem, czy jest tylko DJ-em. Mhm, to bardzo ważne. To jest kolosalna różnica. Też często zauważyłem, że DJ-e piszą konferencje. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z pewnych różnic. DJ to jest osoba, która po prostu prezentuje muzykę. Inaczej, no my na weselu jesteśmy puszczaczami, no bo nie bawimy się w miksy, po prostu tą muzykę przedstawiamy i jesteśmy takimi prezenterami muzycznymi. Nawet PM, a nie DJ. Manager playlisty. Dokładnie tak. Tylko że tą playlistę wcześniej trzeba sobie jakoś utworzyć. Ja akurat tworzę ją na bieżąco, czyli mam zbiór piosenek, wybieram te utwory, które na daną chwilę uważam, że pasują i zachęcą ludzi, tak? Bo to jest to, co my robimy. My staramy się wyczuć. I najlepsze jest w tej sytuacji to, że już na początku na przykład imprezy, po drugiej piosence miałem taką sytuację. W drugiej piosence chyba, czy w trzeciej, no początek zawsze każdy set buduje tak, że mam coś wolnego, tak? Czyli mam dwa wolne utwory, a potem idę coraz szybciej i kończę set zawsze czymś szybkim, że już tam sam wujek Jurek pokazuje mi tutaj takim gestem na szyję, pokazuje mi, że no żeby po prostu puścić szlagier weselny, a teraz idziemy na jednego. Druga piosenka, już przylatuje jakaś ciocia, często jest to w miejscowościach troszeczkę mniejszych, w których właśnie tak jak Szymon zauważył, króluje disco polo. I gdy lecą jakieś utwory troszeczkę bardziej ambitne, typu Ania Jantar, prawda, jakiś kawałek, czy Krzysiu Krawczyk, no to wtedy ona pobiega i gdy jest pełen parkiet, zaznaczam, jest pełen parkiet, bawią się ludzie, ale pani DJ, coś takiego dla młodzieży, coś szybkiego. No i później już wiedziałem, o co chodzi. Chodziło po prostu o disco polo. Zaznaczam, że trzeba wziąć pod uwagę, że ten DJ jednak to on nie przyszedł tak odklepać, chociaż może tacy są.
tylko jednak stara się, żeby ten parkiet był pełen, bo na tym mu zależy. Więc repertuar jak najbardziej, tylko że my w porównaniu do zespołu mamy troszeczkę łatwiej, tak? Bo my tych piosenek możemy mieć 10 tysięcy. To nie ma tak, że my musimy umieć grać ten utwór. No zespół musi wykonać próby, on musi zrobić swój aranż, więc to jest o wiele więcej pracy. My możemy po prostu mieć tej muzyki bardzo dużo, ale co puszczamy też jest istotne, bo często mam taki podział, czyli ludzi, którzy chcą disco polo i ludzi, którzy nie chcą disco polo. I to jest jedyny rozgałęźnik, a resztę mówię, że słuchajcie, no puszczam muzykę taka, która porwie tych ludzi, żeby dla każdego było coś dobrego. Od klimatów lat 60. przez 70., 80., 90. latino rock and roll, może troszeczkę włoskich dla cioci Wandy, po współczesne kawałki. To tylko ewentualnie, jeżeli bierzemy DJ-a i jego zadaniem jest samo puszczanie muzyki. Ewentualnie do mikrofonu zapraszamy młodą parę na środek. Teraz, nie wiem, wjedzie tort, szanowni państwo, zapraszam na przerwę, a to, a tamto. Natomiast jeżeli bierzemy fudzireja, czyli osobę, która ma, często używają ludzie takiego sformułowania, porwać tłum, porwać gości, no to tutaj trzeba się skupić i zobaczyć, jaki jest ten sposób jego prowadzenia. Bo są różne wodzireje. Tutaj na przykład u nas na rynku będzie wodzirej, który zrobi wesele bardzo elegancko. Czyli będzie się zwracał do gości, ale w sposób taki elegancki. Będzie miał troszeczkę wysublimowane poczucie humoru, ale są też tacy, którzy po prostu są trochę bardziej otwarci. Czyli do przodu można zareagować na to, co się dzieje na bieżąco. Można zwrócić się do gości. Można ich zachęcić, będąc bardzo otwartym. Czyli takim troszeczkę do przodu. Wyjściem do tych ludzi, będąc z nimi i tak dalej. No ja akurat, ja taki sposób bycia mam, więc tak coś robię. Puszczę trochę do ciebie oko. Czy wodzirej powinien być trochę kabareciarzem, czy to zależy od klimatu wesela? Nie można być na zlecenie, tak mi się wydaje. Czyli to jest kwestia osobowości. Więc jaki człowiek, takie prowadzenie. I tu jakby nie są rzeczy, które nawet my się zastanawialiśmy w branży, bo mamy jakby relacje ze sobą, spotykamy się z kolegami DJ-ami, wodzirejami, opowiadamy sobie, co tam na weselu, jak, co tam, co teraz chodzi, co nie chodzi, jakie mieliście sytuacje. No różnie, po prostu rozmawiamy sobie. No to każdy z nich jest inny, zupełnie. I jak sobie rozmawiamy, kto co robi, to nagle rozmawiamy z jednym człowiekiem i on mówi, że z wodzirejem, tak, Sebastian mówi, że no, ma tutaj, robi to, zaczyna tym, potem tak i tak dalej, potem to jakaś animacja. Kolejny kolega mówi, że robi to w ten sposób, że zaczyna tak, tu wprowadza gości, to tamto, siamto i nagle pojawia się człowiek, który mówi, że on poloneza, którego my notabene robimy na początku, on potrafi zrobić w środku wesela. Więc co głowa, to pomysły. No my oczywiście robiliśmy wielkie oczy i tak samo jest z tym poczuciem humoru. To zależy od człowieka. Jaki człowiek, takie poczucie humoru. Jakby nie ma złotego środka, w sensie nie ma czegoś takiego, że no to jest akurat unikatowe. Dlatego tutaj uważam, że przy wyborze wodzireja, no to trzeba zobaczyć jego sposób, tak? Spotkać się z nim, porozmawiać. To już widać też troszeczkę, jak on się zachowuje. Może być bardzo taki poprawny, tak? Czyli nie wiem, znam też takiego, który równie dobrze mógłby pracować jako przedstawiciel handlowy. On jest taki biznesowy, bardzo poprawny, taki ułożony, elokwentny i też ma mnóstwo zleceń. Czyli tak naprawdę po prostu musi być chemia między parą młodą a wodzirejem, żeby no, ktoś wczuł się w klimat jednej i drugiej strony, najzwyczajniej w świecie mówiąc. Dokładnie. To jak wybierać DJ-a lub zespół, porozmawiamy jeszcze za chwilę po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. Welon i Mucha. Jesteśmy z powrotem na antenie przy mikrofonie Gabi Jelonek, a ze mną goście Damian Muńko, DJ, wodzirej, konferencjer, jak się określić? Muńko i kompanie. Wodzirej chyba. Wszystkie trzy rzeczy na raz, tak naprawdę? Zależy co robię. No na weselu wodzirej, prawda? I DJ. No a jak konferencjer, no to na jakichś innych uroczystościach. Albo imprezach, na których muzyki się nie puszcza, a trzeba zrobić coś ze sceny. I to jest ta różnica dla par młodych, które nie do końca wiedzą, o co chodzi. I Szymon Płachciński, wokalista zespołu Cuda Niewidy. Rozmawiamy o muzyce na weselach. I teraz chciałam dowiedzieć się od Was, czy są jakieś pytania, które koniecznie powinniśmy zadać naszemu muzykowi, czy też muzykom, w sensie mam na myśli grupę osób, czyli zespół, zanim podpiszemy umowę z takimi osobami. Czy jest coś tak ważnego, o czym nie powinniśmy zapomnieć? Przede wszystkim zapoznać się z repertuarem zespołu muzycznego, który chcemy zaprosić na wesele, ponieważ zdarzało mi się tak, że państwo młodzi gdzieś tam szukając zespołu, znaleźli sobie nasz zespół, bardzo im się to podobało. Natomiast
nie zapoznając się z repertuarem, forsowali jakby swoją playlistę na to wesele. Troszeczkę w zespołach nie jest to możliwe. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ z racji tego, że my nie mamy problemu, żeby zrobić powiedzmy jeden, drugi, trzeci, czwarty nawet utwór na życzenie Państwa Młodych i robimy to z chęcią, gdyż zawsze to jest dla nich jakaś niespodzianka, o tyle ingerowanie w całą playlistę, która jest zrobiona przez zespół, to nie jest nigdy dobre posunięcie, ponieważ zespół ma swoje aranżacje, listę. Tak jak już Damian powiedział wcześniej, my musimy dużo godzin przesiedzieć w warsztacie, żeby to zgrać do całości i tak dalej, żeby to brzmiało fajnie. Kiedy my na przykład wybieramy zespół, ale przedstawiamy mu zupełnie co innego, co mają zagrać, no jest to problematyczne z mojej perspektywy jako lidera zespołu, bo chciałbym zrobić to tak, żeby ci Państwo młodzi byli jak najbardziej zadowoleni, ale z drugiej strony ja też wiem, że będę musiał bardzo dużo pracy dodatkowej włożyć, żeby całą tą listę pozmieniać. Także i nawet nie wiem, czy to są piosenki, które będą pasowały do mojego zespołu, bo piosenki na przykład niektóre do zespołu rockowego pasują bardziej, a niektóre bardziej do góralskiej kapeli, nie? No, trudno oczekiwać, że jedni zagrają to, co zagra druga ekipa, nie? Dlatego... Pytanie, czy wokalnie też jest dana osoba w stanie wszystkie utwory udźwignąć? Dokładnie tak. Dlatego ja zawsze w takich wypadkach konsultuję nasz repertuar z Państwem Młodym. Mówię, że jest sytuacja taka, a nie inna. My jesteśmy otwarci na kilka piosenek, które możemy dla nich przygotować. Nie mamy z tym problemu, ale zawsze mówię, że decydując się na nas, decydują się też na nasz repertuar, jakby nie było. Także staram się wypracować taki złoty środek, ale przede wszystkim to jest najważniejsze, jeżeli wracając do pytania i tak już krótko podsumowując, jeżeli podoba nam się zespół, napiszmy do nich, jak wygląda sprawa z repertuarem, napiszmy do nich, czy wykonaliby piosenki ekstra, jeżeli nie mają ich w repertuarze, bo nie każdy zespół może mieć takie podejście, że robią piosenki ekstra na życzenie Państwa Młodych, ponieważ no, jest to też dużo pracy, dużo godzin, że tak powiem, które trzeba poświęcić, żeby coś takiego przygotować. I tu trochę przewaga jest DJ-a i Wodzireja. Damian, jakie tak. Pytania trzeba zadać? No tutaj nie ma tego problemu z udźwignięciem wokalnie danego utworu, no chyba, że po prostu nie macie go w bazie. Dokładnie, no tutaj jeżeli chodzi o repertuar, to tylko można przedstawić ewentualnie swoje życzenia, czyli zapytać, co taki Wodzirej, co taki DJ gra najczęściej, jak to wygląda. Jeżeli się na to młodzi zgadzają, no to się zgadzają. Natomiast jeżeli na przykład właśnie ktoś nie chce tego disco polo, no to mówi, że prosimy tylko, żeby nie było tego disco polo. Rzadko pojawia się pytanie o jakąś playlistę. Naprawdę, może jedna para w ciągu roku o to zapyta. Ja wtedy odpowiadam, że nie mam żadnej playlisty, po prostu gram utwory, które są znane wszystkim, tak? Bo to o to chodzi. Wspólny mianownik musi być, czyli wszystkie osoby, które są na weselu, albo większość po prostu zna dany utwór i on jest po prostu taneczny. A jeśli chodzi właśnie o listę utworów, no bo jak już wiemy, w przypadku zespołu czy też orkiestry jest to trochę trudniejsze, a czy funkcjonuje wciąż coś takiego, że para przynosi swoją listę? Albo może czarną listę zakazanych piosenek, których nie chcą słyszeć na swoim weselu. Ja pytam zawsze młodych i mówię, że czy są to takie piosenki, których nie chcecie. Ja na przykład nigdy bym nie chciał piosenki na swoim weselu 2+1 windą do nieba. Nie? No, ludzie się dziwią, prawda? Kiedy ktoś przychodzi i się pyta, ja mówię, czy zna pani jakby treść tej piosenki i słowa. No tak, no tam są fajne, że suknie z welonem. Ja mówię, ale coś innego. Więc ja mówię o takich i o takich. Czyli możecie przygotować playlistę piosenek, które bardzo chcecie usłyszeć, bo nie wiem, są związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami w waszym życiu. Kochacie te piosenki, lubicie, ale zaznaczam, ja zdecyduję, kiedy te utwory dane mogą polecieć. Bo często młodzi przedstawiają piosenki, których można słuchać, ale one niekoniecznie porwą na taniec, do tańca. Więc ja wtedy na przykład puszczam je w przerwie. Jeżeli się też na przerwę nadają, bo miałem też takie życzenia pana młodego, który chciał taki stary rock, to byli jacyś Cepelini i tak dalej, ale takie utwory bardzo takie mosiężne i ciężkie, nie? To po dwóch utworach już, to wujek Gieniu już mówił, że
panie, weź pan włącz coś żywego, bo to przecież przy tym można zasnąć. Więc jakby ja mówię, już nawet nie wchodzi. Tak, ja mówię zawsze, że wtedy mam, jeżeli chodzi o playlisty piosenek, które chcecie, ja pozwolę sobie zadecydować, tak? No bo jakby no robię to, tym się zajmuję i no można powiedzieć, że trochę się znam. Co z proszeniem o dedykację lub zamawianiem utworów przez gości? Wiem, że to jest temat, który uwielbiają wszyscy muzycy. Ja powiem krótko, a pewnie Szymon będzie miał troszeczkę więcej do powiedzenia. U mnie jak najbardziej, jeżeli piosenka wpisuje się w repertuar. Czyli jeżeli widzę, że to zagryzie, bo często zdarzają się osoby... W ogóle, Szymon, nie wiem, czy masz u siebie na weselu, tak? Ale był taki czas, właśnie kiedy dopiero DJ Wodzirej stawał się modny. Czyli takie lata 2008, 2009, 2010, 2011. Mhm. Kiedy zawsze na weselu przynajmniej dwóch albo trzech wujków grało jako DJ kiedyś, albo w zespole. Oni grają, oni zawsze grali, oczywiście już jest delikatnie dziabnięte było. I oni wtedy, jak grałem, mówisz mi cygańskie. Mówię ci, weź cygańskie, to tak porwiesz, mówię ci, dawaj cyganeczkę, Zosia, albo coś takiego. Zawsze są znawcy, nie? I to jest tak, najlepsze. Tak. A ja wtedy tłumaczę, że słuchajcie, to się nie wpisuje, bo widzę po ludziach. Jeżeli wchodzą klimaty lat 80. najfajniej i ktoś przychodzi i chce coś takiego, to jak najbardziej. Ale jeżeli widzę, że tam jest trochę ciężej, tak? Czyli nie wiem, wchodzą inne klimaty niż to, co chce gość weselny, to ja wtedy mówię, słuchajcie, na przykład albo jakieś współczesne, mocniejsze numery, takie klubowe. Mówię, słuchajcie, będzie godzina druga, trzecia, już część ludzi będzie zmęczona, starsza część imprezy sobie pójdzie, możemy cisnąć. Ale tak, no to niestety musimy gdzieś tam się powstrzymać. Takich znawców jest wiele. Ja mówię o nich, petenci weselni, tak powiem. Tak, i w większości no, to, że ktoś tam gdzieś tam kiedyś grał i rzeczywiście uznaje to za to, że on się zna, a w większości taka osoba po prostu no, nie ma pojęcia o tym, co robi, bo robiła to powiedzmy 10, 15, 20 nawet lat temu, gdzie zupełnie inne standardy były, prawda? I zupełnie inne upodobania były, także no, ja generalnie takie osoby zawsze wysłucham i zawsze im bardzo szczegółowo odpowiem, dlaczego nie można tego zrobić. Wiadomo, bardzo dobrze mówisz o tym, ja też jako lider zespołu, też jako wodzirej, bo też jestem wodzirejem, oprócz tego, że jestem wokalistą, pracujemy nad tym, żeby był pewien klimat na weselu, żeby ci ludzie byli porwani do tańca i tak jak mówisz, kiedy już coś idzie i idzie fajnie, nie można zrobić zwrotu o 180 stopni i na przykład kiedy gramy I'm So Excited albo właśnie lata 80, kiedy gramy rytmicznie, dyskotekowo zagrać nagle Cyganeczki Zosi, nie? Wiadomo, o co chodzi. Natomiast to jest jedna strona medalu, a jeszcze a propos dedykacji. Z mojej strony też nie ma problemu, jeżeli ktoś przychodzi, chciałby na przykład jakąś dedykację, ja daję listę utworów, bo zawsze mam pod ręką gdzieś tam spisane wszystkie utwory, które mamy w repertuarze. Daję takiemu gościowi taką listę, on sobie sprawdza, patrzy, wybiera utwór i wtedy spisujemy dedykację od kogoś do kogoś i nie ma problemu. Tyle, żeby nie przeginać z tym, ponieważ no wiadomo, my mamy też swoją robotę do zrobienia, kiedy na blok powiedzmy są 3, 4, 5 dedykacji, no to trudno to wszystko spamiętać tak naprawdę, nie? A to ja jestem bardziej życzeń, jak to mówią. No właśnie nie, to jest... ja Szymonie jestem bardziej restrykcyjny i uważam, że na weselu nie ma czegoś takiego jak dedykacja od kogoś dla kogoś. Dlaczego? Dlatego, że to jest wesele zorganizowane przez dwoje osób. Jest powiedzmy Ania i Marcin i oni zorganizowali to wesele i to jest ich w ogóle święto, na które zapraszają ludzi, aby się z nimi radować. I zawsze staram się robić tak, żeby tylko Ania z Marcinem, oni byli zawsze na pierwszym planie, bo to jest ich święto. Ja o nich mówię często, o czym się zajmują i tak dalej. Wszystko z jakimś tam zaciekawieniem i humorem. Natomiast oni są jakby z przodu i nie wyobrażam sobie, żeby nagle było od zakochanego Tomka dla Marlenki. Nie? To nie jest dyskoteka. Ja na przykład mówię, że nic podobnego. Nic takiego się nie wydarzy. Mówię, tu może być dedykacja dla pana młodego, dla pani młodej, ale tylko. Chyba, że ktoś ma urodziny albo imieniny. No tak, tak. To w większości tak to wygląda, że ktoś ma urodziny, bądź jakaś rocznica, bądź coś,
bądź... Bez przesady, to trzeba trochę wyważyć, bo byłam na takim weselu, gdzie co godzinę było jakieś podziękowanie, właśnie urodziny, rocznica, imieniny, rocznica śmierci, rocznica ślubu i w pewnym momencie tego było już za dużo. Dlaczego? Tego było na 2 miesiące, tak? Jedni mieli właśnie wesele w lipcu, a życzenia za czerwiec i już na sierpień na zapas. Dlatego ja młodym parom zawsze zaznaczam, mówię, słuchajcie, zorientujcie się, kto ma imieniny, urodziny, ale tego samego dnia albo dzień później, czyli albo w sobotę, albo w niedzielę. Nikt, kto miał w piątek albo w czwartek. I nawet są takie sytuacje właśnie, Gabi, że przychodzi ktoś i mówi, a w piątek mój, tutaj mój wujek miał urodziny. Ja mówię, no ale 3 dni temu miał ktoś inny. To czemu nie powiemy o tym, kto ma 3 dni wcześniej? A tydzień temu to miała ciocia Zosia, a tutaj kuzyn miał. I nagle możemy robić cały rok, więc ja wtedy zaznaczam tego dnia i koniec. Były sytuacje, że ktoś się obraził, nie? Generalnie we wszystkim trzeba znaleźć złoty środek i tak dalej, bo można w tych dedykacjach, że tak powiem, też się pogubić, więc ja zawsze mówię, że z umiarem i ze smakiem, proszę Państwa, Państwo są tu gośćmi na tym weselu, a wiadomo, że najważniejsza jest para młoda i zawsze to też zaznaczam. Także złoty środek, ale też cierpliwość, bo wiadomo, że ludzie na weselu są podpici, także z nimi trzeba stanowczo, ale delikatnie też im powiedzieć dokładnie, dlaczego tego zrobić nie można. Bo no rzeczywiście chyba, później że... robisz troszeczkę wiocha, nie? Chyba, że ta osoba jest u ciebie po raz piąty. Miałem takiego uczestnika. Tak, to daj, są właśnie tacy pytanci. Daj kwiaty we włosach. No daj kwiaty we włosach. Przecież puściłem już godzinę temu. Ja, to ja musiałem gdzieś wyjść. Daj kwiaty we włosach. Powiem wam, że coraz mniej z roku na rok jest już takich petentów, ponieważ ludzie też wiedzą, że no, jakby nie było, mamy portale społecznościowe, mamy dobę cyfryzacji, ludzie nagrywają i tak dalej. Już mało kto po prostu daje sobie tak w palnik, bo jest wesele i męczy wszystkich wokoło, nie? Ale wiadomo, na każdym weselu znajdzie się taki wujek. Nie, no, oczywiście. Nie było takiego wesela, a tak jak powiedziałam, jestem weteranką, byłam na 18. Na każdym jest taki wujek, który jest upierdliwy, mówiąc wprost. Nawet nie tyle muzycznie, tanecznie, chociaż też, ale też często dla gości. Welon i Mucha. Wracając do muzyki, jakie są punkty muzyczne takie kluczowe na weselu? Ja mam swoje top 3, ale jestem ciekawa, co wy byście uznali za takie najważniejsze momenty, które nawet jeżeli się na przykład z DJ-em nie umawiamy na konkretne utwory, ale powinniśmy może się zastanowić, czy tutaj w jakąś stronę nie pokierować. Może zacznę od pierwszego momentu, czyli jaka piosenka, kiedy wjedzie tort? W większości tort jest na weselu. I tak samo można powiedzieć, jeżeli jest na przykład jakiś udziec albo świniak, albo ten, to zwykle właśnie są jakieś fanfary. No i te fanfary najlepiej zdecydować, przedyskutować bądź z zespołem, bądź z DJ-em. Każdy na pewno, tak samo Damian jak i ja, mamy swoje, że tak powiem, faworyty, jeżeli o to chodzi. Jeżeli Państwo młodzi nie zażyczą sobie czegoś, to gramy. My na przykład gramy na wjazd tortu piosenkę Eye of the Tiger z filmu Rocky, tak? Chyba? Nie pamiętam z jakiego filmu. Niemniej jednak Eye of the Tiger już tak przylgnął do nas, gdyż lubimy sobie piosenki dopieszczać, że tak powiem, rockowo. I bardzo, bardzo fajnie pasuje, jeżeli chodzi o wjazd tortu. Głos trafił do mnie, a ja powiem, że zgadzam się z przedmówcą. Jakby tutaj temat został wyczerpany, tak myślę. Proszę, tylko tort. Ja sobie wyznaczyłam jeszcze wejście pary młodej na salę, bo to zazwyczaj jest taki spektakularny moment. Tak. No i pierwszy taniec oczywiście, żeby tutaj o tym pamiętać. Chodziło mi o takie najważniejsze muzyczne punkty na weselu. Coś, o czym no, o pierwszym tańcu raczej rzadko się zdarza, że któraś z par zapomni, ale o właśnie muzyce, która powinna towarzyszyć temu wjazdowi tortu czy wejściu na salę pary młodej, no już dużo osób zapomina. Czy są jeszcze jakieś takie kluczowe punkty? Wiem, co jeszcze by mi przyszło do głowy. Jeżeli ktoś robi na sali podziękowania dla rodziców, no oklepało się to cudownych rodziców mam. Tej piosenki, no nie każdy po prostu ją znosi. Jest strasznie rzewna, aż że tak powiem do granic możliwości. Także tego już nikt nie gra.
Tego tak, nie gra, tego nikt nie puszcza, a nawet jakby ktoś chciał, to ja bym naprawdę odżegnywał od tego pomysłu, nie? Że to już po prostu, to już było, tego nie ma, żadnych kółeczek, żadne kółeczka nie wchodzą w grę, ma być krótko zwięźli na temat albo ciekawie. Podziękowanie za rodziców to też jest osobny temat, bo tutaj można się też wygadać. Są DJ-e i wodzireje, którzy mają, mają swój sposób na prowadzenie tego, w jakiś, zrobienie takiego małego show, tu jest do dyspozycji. Ja też mam kilka różnych możliwości, mając sprzęt, którym dysponuję, też mogę przestawić po prostu albo wyświetlić jakiś film, albo zrobić coś innego. Natomiast to wszystko jest w gestii jakby osoby prowadzącej. Para młoda powinna pamiętać, skupić się na pierwszym tańcu, no i chyba, że faktycznie robią podziękowanie dla rodziców takie, że mają jakieś nagranie, które chcą zadedykować swoim rodzicom, ale wątpię, żeby to był jeden numer, który spodoba się akurat czwórce. Zawsze będzie to piosenka bardziej mojego taty albo twojego taty. Najczęściej tak jest. Więc to musi być też jakiś utwór, który no, zespół czy DJ ma już przygotowany. Młodzi uważam, że powinni się skupić tylko na pierwszym tańcu. Na wejściu, no nie wiem, Szymonie, co wygracie. No ja zawsze rzucam marsz Mendelsona. Bo to jest takie najbardziej pasujące do tego momentu. A ja cię tutaj zaskoczę, my gramy Careless Whisper. Co ty gadasz? Poważnie. Pięknie, saksofon, bardzo podnieśle to brzmi, także bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście abstrahując od całego utworu, który tam lirycznie warstwa jest zupełnie inna, natomiast bardzo to pasuje na wejście pary młodej, na przywitanie gości. Zresztą my gramy bardzo króciutko ten temat, tylko i wyłącznie jak para młoda już przejdzie przez próg, jest już na sali, goście już wchodzą, ja wtedy witam gości i muzyka cichnie, wtedy zapraszam ich oczywiście do życzeń, do składania życzeń, do częstowania się szampanem, także powiedzmy, no tych taktów tego Careless Whisper jest powiedzmy, no nie wiem, kilkanaście w zasadzie, ale bardzo to pasuje, jest to patent, który miał poprzedni lider zespołu i tak już po prostu przylgnął ten Careless Whisper do nas i zawsze pasuje. Jakby nie było, nie miałem nigdy pytania od państwa młodych, przyszłych państwa młodych, jaką piosenkę na wejście. Także raczej właśnie ten pierwszy taniec jest w ich gestii. Czasami właśnie chcą coś specjalnego na tort, żebyśmy im taśmę puścili. Natomiast to wejście to jakby każdy ma swój patent, tak jak Damian właśnie ma Mendelsona, tak my mamy Careless Whisper, tak na przykład inny zespół będzie miał to, inny zespół będzie miał to, ale chodzi o to, że to są generalnie dobrze dobrane utwory, które pasują w większości. To są utwory, które już, że tak powiem, przez ileś wesel były sprawdzone i pasują w tym momencie idealnie. Wracając do umów, chciałam zapytać, co koniecznie powinno być zawarte w umowie z DJ-em, wodzirejem czy z zespołem. Mam na myśli przede wszystkim jeden zapis, o którym wiele osób zapomina, a mianowicie opłaty za ZAX. Bo tu pojawia się taki dysonans. Raz jest tak, że ZAX opłacają pary młodego jako organizatorzy imprezy, raz je, na przykład zespół czy DJ jako osoby, które profesjonalnie zajmują się wykonywaniem danych utworów i gdzieś z tego się rozliczają, a jeszcze innym razem opłaty te po prostu ma w swoje koszty wliczone sala weselna. Jak tutaj ten orzech rozgryźć i jak zrobić tak, żeby to było dogadane między parą młodą a właśnie muzykami? Ja tutaj może oddam pałeczkę Damianowi, bo jeżeli chodzi o umowy, zapisy, ja się tym w zespole nie zajmuję. Także mam osobę, która, że tak powiem. To jest z jednej strony komfort pracy właśnie z Szymoniem w zespole, czyli odpowiedzialność rozłożona na kilka osób. Więc wracając do ZAX-u, Damian. Ja w umowie mam napisane, że organizator imprezy. Tak jest też zresztą według prawa. Organizatorem imprezy w danej sytuacji jest młoda para. I oni pokrywają, oni decydują, ile jest osób i oni opłacają ZAX. Czyli tak naprawdę trzeba po prostu sprawdzać umowy, bo tak jak mówiłam, są te trzy możliwości. Kto tam chce szczegółowo bardziej z naszych słuchaczy posłuchać, to odsyłam do odcinka Ślub a Prawo, gdzie prawniczka wyjaśnia te niuanse. Natomiast to jest bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. Są jeszcze dwa takie hity, jeśli chodzi o umowy i opłaty i muzykę na weselach. Na to z kolei nie dajcie się nabrać, bo część sal weselnych na przykład pobiera opłaty za prąd.
od zespołu czy od DJ-a. W Polsce odprowadzanie prądu jest nielegalne. No, to jest nielegalne. Także. Albo pobierają opłatę za dzierżawę fragmentu parkietu pod zespół czy pod DJ-a. To też jest nielegalne. Także tu a propos takich sytuacji na to... Ja się nie spotkałem z takimi kwiatami, ale słyszałem, że różne rzeczy były na weselach. Słyszałem nawet kiedyś o takiej sali, że właścicielka chodziła z decybelomierzem. No, to jest tylko polski sytuacja. Yeah. Tak. I sprawdzała, że jeżeli... Yeah. Była karteczka, że gramy do 95 chyba decybeli, gdzie rzeczywiście ktoś stwierdził, że to jest śmiech na sali, bo to jest hałas ludzi, którzy po prostu są głośno, to jest więcej niż 95 decybeli. To wtedy się wyłącza prąd i oni jako sala nie odpowiadają za coś takiego w ogóle. Jeżeli nie wiem, sprzęt się zepsuje albo spali przez to, że prąd zostanie wyłączony z chwili na chwilę. Także są takie cyrki gdzieś tam w internecie, człowiek poczytał i tak dalej na tych forach branżowych. Natomiast w tej, że tak powiem, mojej karierze muzyka weselnego nie zdarzyło się czegoś takiego robić, że i jakieś były opłaty, jakieś niesnaski ze strony sali weselnej. Także rzeczy się zdarzają, ale to jest, że tak powiem, procent tak niski, że nie ma co w ogóle brać tego pod uwagę chyba. Gdyby coś takiego się pojawiło, to po prostu zmieńcie salę. To taka podpowiedź. Bardzo dobrze. Czasami są sale, na których, które zarządzają osoby kompletnie się do tego nie nadające, nie? To ja wiem, że dokładnie. To poważnie brzmi, ale faktycznie tak jest i tutaj nie ma pewnych rzeczy, nie ma kompromisu. Tutaj tu trzeba po prostu zmykać i nie wiem, jedyne z takich sytuacji, Szymonie, akurat przez te 16 lat, co miałem, takie, które odnotowałem, to była taka jedna sala, która nam odliczyła, uwaga, ziemniaki najpierw na obiad, a by było po jednej sztuce chyba, a potem krokiet, prawda? Gdy byliśmy normalnie z fotografami i tak dalej i były dwie osoby, nagle przyszły dwie osoby, bo ktoś tam się rozchorował i wysłali zastępstwo i wyobraźcie sobie, że dla tej osoby nie było ani talerzyka, ani krokieta, wszystko było wyliczone. No, to mi się też zdarzyło, jeżeli chodzi o jedzenie dla obsługi. Były jakieś, że tak powiem, niesnaski, ale to już dawno puszczone w niepamięć. To jest po prostu niekulturalne, więc... Gabi, to jest osobny temat. To jest osobny jakiś tam kącik żartu. Takich wiadomości jest coraz więcej i po prostu błot się jeży czasami. Na koniec pytanie, które zadaję wszystkim i po prostu u nas w audycji jest transparentność. Nie musicie podawać swoich cen, natomiast ceny w branży. Jakie są widełki? Ile to kosztuje? Ile powinniśmy jako państwo młodzi przygotować mniej więcej na opłaty za zespół, czy opłaty za DJ-a i wodzireja? Jakie są stawki w ogóle na rynku? U mnie to jest temat rzeka, ponieważ zespoły zaczynają się od takich zespołów, w cudzysłowie, dwa parapety i dwóch gości, którzy śpiewają, do rzeczywiście zespołów weselnych, które mają piano, mają saksofon, mają liczbę ludzi 8, a nawet znam takie zespoły, które mają swoją sekcję dętą, gdzie jest puzon, gdzie jest trąbka, gdzie tych gości jest naprawdę bardzo dużo na scenie. No one odpowiednio też biorą odpowiednią ilość kasy, ale to też jest klient zupełnie inny, który na przykład chce mieć takie, wiecie, wesele bułkę przez bibułkę, chcą mieć big band na weselu, mają big band na weselu, nie ma problemu. Także tutaj rzeczywiście rozpiętość cenowa jest bardzo duża, no i trudno mi powiedzieć jednoznacznie, jeżeli chodzi o zespół. Widełki cenowe po prostu, mniej więcej, bo to duża czasami jest rozpiętość. Od 2000 do powiedzmy nawet i 10, zależy co zespół prezentuje. Także my uplasowaliśmy się gdzieś tam w połowie plus minus i myślę, że to jest w miarę sensowne, jeżeli chodzi o naszych klientów, czyli państwo młodych i na tą ilość muzyków, którzy są rzeczywiście w zespole. Damian, DJ Wodzirej, to jakie będą widełki? Sam DJ od 2500 do blisko 4. Wodzirej, no to jest takie 3800 najmniej. Za najwyższy pakiet można zapłacić 5500 do 6000.
najwyższy pakiet, czyli maksymalne oświetlenie tego światełka jest dużo, które jest sterowane, można za pomocą tego światła robić sporą ilość efektów, do tego podświetlenie całej sali, czyli rozstawienie takich belek, które dekorują nam jeszcze światłem całą salę, ciężki dym, no i to wszystko razem może spokojnie dać kwotę 6000. To teraz, drodzy słuchacze, mniej więcej wiecie, jak to wygląda, na jakim pułapie mniej więcej się to plasuje. Mówimy o tym, żeby po prostu też nie dać się naciągnąć osobom, które mają albo mocno zaniżone stawki, bo to bardzo często się zdarza i się okazuje, że to są firmy krzaki, albo wygórowane. Więc to jest z tego względu ważne. Często to się zdarza i potem to się odbija niestety negatywnie. Czasami jest tak, że młode pary szukają kogoś na ostatnią chwilę i decydują się na kogoś, kto nie jest sprawdzony. Nie wiem, ma mało poleceń albo jakieś słabe polecenia. Nie jest to ktoś, kogo byśmy chcieli. Czyli na przykład szukamy w danym terminie tych, którzy nas interesują, sala i zespół na przykład, albo wodzirej, bo byliśmy na tym weselu, wiemy, co jest 5 i chcielibyśmy, żeby było tak samo. Oni mają terminy zajęte, więc zdecydujemy się na jakieś takie słabe alternatywy, o których też wspominał Szymon. Nie jest to dobre rozwiązanie. Uważam, że lepiej byłoby przełożyć to wesele. Ja nie mówię już o roku, ale czasami wystarczy miesiąc. I można mieć wszystko w komplecie. I można mieć wszystko w komplecie, albo zdecydować się na piątek zamiast soboty. I też można mieć fajnie. Bo potem po prostu wysłuchuję, zdarza się na sali, jaki tu był DJ, a jaki tu był zespół. I to historii na salach można mnożyć, nie? Po prostu młodzi byli tak zdenerwowani, że myśleli skośnie. Przede wszystkim nie brać kota w worku. Nawet jeżeli ktoś nam się spodoba i tak dalej przez internet, warto zagadać, warto przyjechać. Nawet tak my często gościmy na przykład przyszłych nowożeńców przed weselem, kiedy my już jesteśmy gotowi, możemy im zagrać coś na próbkę i tak dalej. To też jest ważne. Nie brać kota w worku. Na pewno każdy zespół wyrazi zgodę, żeby posłuchać ich wcześniej. Czy DJ Wodzirej gdzieś tam grając na weselu, na pewno nie będzie problemu, czy tam państwo młodzi, żeby się zgodzili, żeby oni przyszli na 5 minut posłuchać sobie, jak on prowadzi i tak dalej. Być świadomym tego, co robimy, nie brać kota w worku i wtedy mamy gwarancję świetnej zabawy. Wszystkie pary się z tym zgadzają, że nawet jeżeli jedzenie jest niedobre, to muzyka i zabawa tworzą klimat wesela. Jeżeli to będzie kiepskie, no to niestety cała impreza po prostu klapnie i nie będzie taka, jakbyśmy chcieli. Dlatego bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za to, że podzieliście się swoimi cennymi uwagami. Szymon Płachciński, wokalista zespołu Cuda Niewidy. Dzięki, pozdrawiam. I Damian Muńko, DJ i wodzirej. W internecie znajdziecie go jako Muńko i Company. Również dziękuję. Dziękuję pięknie. A Wam mówię, do usłyszenia za 2 tygodnie i cześć! Welon i Mucha.